możemy zacząć, proszę Państwa. Chciałbym, żeby to było jeszcze gorące. Gorące wrażenia od naszych widzów. Podobno pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Wczoraj się nauczyłem. Film trwa 16 minut. Każdy mniej więcej ma 5 minut do obstawienia. Film jest bardzo prosty, krótki, ale jak zawsze pewnie pana Pawła wcale nie taki prosty. Ja pewnie nie powinnam mówić na początku, ponieważ dla mnie najciekawsza jest ta sytuacja, mniej może tego wprowadzenia filozoficznego, które oczywiście jest bardzo istotne na temat transkulturowości, ale tego, co się dzieje później. Czyli Japonki, która szuka samej siebie, dosłownie, bo na plakacie jest przecież jej zdjęcie, wygląda na zdjęciu dokładnie tak jak w rzeczywistości, szuka samej siebie w swoim własnym społeczeństwie, w swojej społeczności. Ja może teraz nie będę mówiła więcej, zadam tylko Państwu pytanie, czy też powinniśmy się zastanowić nad tym, jak taki eksperyment wyglądałby w innym kraju, poza Japonią, i czy by się udał, czy by w ogóle był możliwy. Bo proszę zauważyć, że to, co jest niezwykłe, to reakcje ludzi na to, co się dzieje. Ich zainteresowanie, ich chęć pomocy, ich zakłopotanie czasem. Ale co charakterystyczne, właściwie nikt z nich nie demaskuje tej sytuacji. Sytuacja jest, wydaje się, do zdemaskowania bardzo łatwa. Wszyscy stają się przyjmować historię o zaginionej Polce. Eksperyment został przeprowadzony w pewnych warunkach. Jak wiemy, warunki dla eksperymentów bywają lepsze lub gorsze. Stawiam taką tezę, że Japonia jest miejscem wręcz idealnym dla tego typu eksperymentów. To może na tyle. Mnie jest dosyć trudno mówić o gorących wrażeniach, ponieważ mam, nie wiem, takie pewne zawodowe ograniczenie, że próbuję uchwycić całościowo jakiś taki ogólniejszy sens i co ja mam teraz z tym zrobić, jak to ogarnąć wszystko, nie bardzo wiem, a więc... Trzeba wyjść poza ramy własne, tam powiedz mi na początku. Może spróbuję powiedzieć tak, że to nie jest pierwszy film Pawła, który oglądam i te wszystkie, które widziałam, każdy z nich jest inny, ale one wszystkie stawiają mnie jak gdyby przed jednym problemem. Mianowicie ja się zastanawiam, na ile artysta, który prezentuje nam film, zresztą w ogóle wszelki film, a już szczególnie kiedy to jest filozoficzny film, na ile on uchwytuje to wszystko w pojęciach, a na ile przekazuje nam jedynie w swoich obrazach i w swoim języku. To jest prawdopodobnie mój problem, bo jako estetyk mam do czynienia zarówno z filozofami, jak i artystami. I kiedy tutaj, nie wiem, rok czy dwa lata temu oglądaliśmy Fenomenologię Prawdy, a ten film może nie jest kontynuacją, ale ma coś wspólnego z tamtym, ponieważ jest ta sama aktorka, która grała główną rolę zarówno w Fenomenologii Prawdy, jak i w tym filmie. Pamiętam, że kiedy obejrzeliśmy tę Fenomenologię Prawdy, to mnie wtedy przyszedł do głowy taki jeden termin, dzięki któremu wydawało mi się, że można ująć pewną problematykę zawartą w tym filmie, i to był właśnie, to była właśnie transkulturowość, o której tutaj mówiłam. I teraz chciałabym też znaleźć takie jedno słowo, którym można by uchwycić ten film. I wydawać by się mogło, że to słowo jest podane na tacy, ponieważ w tej pierwszej części jest dyskusja o transkulturowości właśnie. Ale w gruncie rzeczy, tak jak odebrałam tę drugą część,
to myślę, że w tym filmie nie chodzi tylko o transkulturowość, że chodzi o wiele innych spraw i że transkulturowość jest tylko jedną z nich. I gdybym chciała, ale to jest tak na razie na zasadzie próby takiego rzucenia tego słowa, bo musiałabym to jakoś sobie dłużej przemyśleć, ale myślę, że być może, że kluczem do tego filmu jest takie słowo, które już w tej chwili właściwie jest terminem. Ja go najpierw powiem po angielsku, bo jak gdyby lepiej brzmi po angielsku. To jest takie słowo czy termin in between. I tak myślę, że sfera bycia między kulturami to jest jeden przykład w tym filmie bycia w tej sferze pomiędzy, w sferze in between. Bo proszę zwrócić uwagę, że zaczyna się to od malowania czy farbowania włosów na rudo. Na ogół mówimy, że ludzie się dzielą na tych, którzy mają jasne włosy, mają ciemne włosy, na brunetów i blondynów. Natomiast rudy kolor włosów jest czymś pośrednim, jest już wprowadzeniem w sferę pomiędzy. I potem mamy do czynienia z byciem pomiędzy Polką a Japonką. Wygląda jak Japonka, twierdzi, że jest Polką. Następnie mamy znowu sferę pomiędzy, ponieważ można mówić, że mamy tutaj do czynienia z byciem pomiędzy obecnością i nieobecnością. Także można mówić, że jest to bycie pomiędzy życiem, bo ona z jednej strony jest osobą, która biega, porusza się i nakleja ten plakat, ale z drugiej strony w pewnym momencie jesteśmy wyprowadzeni na cmentarz. Jeżeli ktoś jest zaginiony, no to bardzo często powstaje pytanie, czy on jeszcze w ogóle żyje, jeśli nie możemy go odnaleźć przez jakiś długi czas. Bardzo często przychodzi nam ta myśl, że prawdopodobnie już nie ma pośród żywych. Jest także i jeszcze inna sfera pomiędzy, mianowicie właśnie pomiędzy realnością a reprezentacją, bo ona jest właściwie obecna cały czas jako podwójnie, to znaczy ona jest zarówno jako realna osoba i ciągle jest plakat z jej reprezentacją, z jej wizerunkiem. Tam się też pojawia takie jedno dziwne zdanie, którego ja tak do końca nie rozumiem, ale przyszła mi taka refleksja, że w ogóle w dzisiejszych czasach ten problem tożsamości w sferze pomiędzy, w sferze in between, jest tym problemem, przed którym stajemy i który jest dla nas kłopotliwy, trudny. I może my to najbardziej potrafimy zobaczyć w dzisiejszych czasach, nie mówię w tej chwili o filmie, o tym, że pojawia się problem z tożsamością płci. Przez wiele wieków ludzie byli albo mężczyznami, albo kobietami, nie było nic pośrodku. Natomiast my dzisiaj doświadczamy, że niektórzy ludzie nie mogą uchwycić swojej tożsamości, nawet do czegoś, co się wydaje oczywiste, co do własnej płci. Tam, wracając teraz do filmu, tam się pojawia takie zdanie, kiedy ona z tym plakatem jest i ten mężczyzna najpierw mówi, że to jest pani, że to jest, czy tak jesteś ty, a ona jak zwykle tam troszeczkę jest dystansem i on wtedy mówi, czy to jest kobieta. A więc znowu, być może, że nie wiem, dlaczego to zdanie jest prowadzone, ale mnie zaciekawiło, dlaczego, czy to także jest ta sfera bycia pomiędzy. A więc myślę, że ta dyskusja w gronie filozofów na początku, która tak bardzo mocno kieruje na stronę transkulturowości, być może jest za wąska w stosunku do tego, co pokazuje film, dlatego że mnie się wydaje, że film nie tylko pokazuje problem bycia pomiędzy kulturami, że pokazuje po prostu bardzo wiele egzystencjalnych problemów, które pojawiają się w takim świecie, w jakim obecnie żyjemy, gdzie tak bardzo mocno doświadczamy sfery pomiędzy.
Ja mam jeszcze kilka innych uwag, ale i tak już tak długo musi nam się na razie. No, ogarnęliśmy na razie film jednym strasznie mocnym i strasznie ogólnym terminem. Ja chciałbym zejść bliżej ziemi i zastanowić się nad tym, no, z czego się bierze na przykład, ja wiem, fabuła tego filmu, bo po co tu jest Japonia? Po co tu jest Polka? Czy ten eksperyment nie jest eksperymentem sztucznym? Sytuacje wprowadzone w tym filmie, one są jakby rozgrywane jako sztuczne. Skąd to się bierze? Gdybyśmy stale byli w tej sferze in between, już tak odnosząc się do ogólnego zdania, to to by było dość naturalne. To znaczy naturalny rodzaj jakby dystansu między rozmaitymi sferami tego, co jest w nas. Natomiast ta sytuacja jest kuriozalna. Dlaczego ona taka jest? Jak ona się zaczyna? Czy w ten sposób wyprowadzenie w sztuczność tej całej sytuacji nie mówi czegoś innego? Ja mam wrażenie, znając też odrobinę filmy Pawła Kuczyńskiego, że jego filozoficzność, taka mocno podana na początku w tym całym ciągu troszkę takich mocnych i czasami sloganowych określeń, to jest pewien rodzaj wybiegu. To jest jakiś fałszywy trop. To nie jest tak, że my od razu jesteśmy wprowadzeni tutaj w najbardziej mocne problemy brakującego ja, które tak gnębią współczesny świat Zachodu. Więc tutaj jesteśmy być może wśród dziwnych śladów, być może wśród dziwnych wybiegów, więc proponuję, żebyśmy się zatrzymali chwilę nad samą strukturą, nad mięsem tego filmu. Dlaczego tu jest Japonka? Czy to odniesienie do Polki jest czymś innym? Czy tutaj missing self japońskie jest takie samo jak nasze? Czy to in between po prostu możemy sobie przetłumaczyć na nasze pojęcia? Bo właściwie jak pani profesor opowiadała tutaj, to my wszyscy się odnajdujemy w tym, to nie trzeba Japonii. Dlaczego tu jest ta dziwna obcość? Dlaczego Paweł musiał pojechać do Japonii, żeby zrobić film o tym, co jest naturalne, no. O tym, że coś jest dziwnego z naszą tożsamością. No. Ja mam proste filozofowi. Można krótko tezę zgłosić.